konsument się wypowiada, konsument. Jeśli chodzi o decyzję Trybunału Konstytucyjnego, to w
dla jego. Ale oczywiście, tylko w tym momencie prewencyjne działanie, czyli że nie będziemy mogli powiedzieć o tym, że będzie tysiąc albo dziesiątki tysięcy osób, które odmówią wykonania pewnej usługi, a za to sąd zdecyduje, że należy nałożyć na nich sankcje. Jeśli chodzi o ten drugi przypadek, czyli kwestia pracownika szwedzkiej firmy, no to muszę powiedzieć, że jeżeli to się potwierdzi, no to będziemy mogli powiedzieć o tym, że był to przykład takiego korporacyjnego dyskryminowania pracowników ze względu na wyznanie, ze względu na religię. Jeżeli spojrzymy na to, po pierwsze, że sprawą zajmuje się, no tutaj ulubiony pana posła Święcickiego, Rzecznik Praw Obywatelskich, sprawą ma zająć się również i przeanalizować prokuratura, ale również Rzecznik, bo to, żeby nie było żadnych wątpliwości, Rzecznik zapowiedział działanie w interesie tego pana Tomasza. Oczywiście nie, dlatego podkreślam, że kilka instytucji w państwie, rozumiem, że będzie sprawdzało, czy doszło do tej dyskryminacji, czy nie, ale przede wszystkim będziemy mieli wyrok sądu pracy, bo tutaj mamy już informację, że taki pozew został skierowany do sądu dzięki również pracy Ordo Iuris. Jeżeli mówimy o tej sytuacji, ona jest niezwykle bulwersująca, dlatego że ona powinna również mieć oddziaływanie prewencyjne, dlatego że tutaj mówimy o tym szwedzkim podmiocie gospodarczym, ale z drugiej strony to, o czym mówił również Rzecznik Praw Obywatelskich na początku roku, wtedy kiedy przedstawiał w swoim raporcie choćby jedno takie istotne zdanie, że dyskryminacja ze względu na wyznanie w miejscu pracy może dotyczyć zarówno przedstawicieli mniejszości religijnych, jak i dominującej większości. I tu jest tak naprawdę sedno sprawy, dlatego że często wielu polityków, na przykład Platformy Obywatelskiej, zapomina o tym, że również może występować dyskryminacja tej dominującej większości katolików. I to jest szczególnie istotne, żeby politycy nie dawali przyzwolenia na takie działania. I z drugiej strony myślę, że w tym konkretnym przypadku, ma wątpliwość, ale nie była dyskryminacja w wyznaniu, no to ja było wyrażenie pogardy dla osób, nie, dla mniejszości seksualnych, bo ja za to został wrzucony. Ale czy należy cenzurować Pismo Święte? Znaczy, nie jest. Nie, bo być może. Ale to była wewnętrzna dyskusja, myślę, że to nie było po pierwsze dyskusja. Nie został wyrzucony za kapitalizm, że ma pogardę dla mniejszości seksualnych. Czy pan ma taką pewność? Nie, przepraszam, ale przepraszam, IKEA pisze, zdaniem IKEA ten cytat ze Starego Testamentu jest pogardliwy wobec osób LGBT. No tak, za pogardę, za wyrażenie pogardy. Ale to zaraz, ani nie potraktował, jak rozumiem, żadnej koleżanki i kolegi, ani nie potraktował tak po prostu klienta, który przyszedłby do tego sklepu, więc tak naprawdę... Nie, bardzo dobrze oceniany przez pracowników i klientów. Tak naprawdę miał musimy sięgnąć do konstytucji, artykuł 53 konstytucji. Znaczy pracodawców. Mówi o tym, że każdemu zapewnia się wolność sumienia, dobrze, i religii. I tak naprawdę to jest kwestia przestrzegania podstawowych praw człowieka i obywatela. Artykuł 32, że nie wolno jego dyskryminować. Ja się tutaj zgadzam, panie pośle, bo jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek dyskryminacji. Pan Paweł Sałek, doradca prezydenta, zaraz pan poseł... Stycznie w studiu, przepraszam. Tutaj w tym studiu może pan być również wizualnie dyskryminowany, więc to chyba... Proszę to zbadać. Ja powiem w ten sposób, zgadzam się z tym, co powiedział pan poseł Krajewski. Szanowni państwo, to i doszło do tego, że ten pan z IKEA, który został rzucony, pan Tomek, on de facto dał świadectwo wiary i świadectwo tego, że broni swoich wartości w to, co wierzy. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o cytaty z Pisma Świętego, to oczywiście on miał prawo je przytoczyć, bo to były argumenty do obrony właśnie swoich wartości i dawania świadectwa. Kolejna rzecz, ja się zastanawiam, czy IKEA w krajach muzułmańskich też robiła i promowała ten dzień, że tak powiem, przeciwko ochronie, przeciwko dyskryminacji osób LGBT, no bo chyba akurat w krajach muzułmańskich... Międzynarodowej, przeciw homofobii, bifobii, transfobii. No właśnie, chyba w tych krajach akurat nie byłoby możliwości, żeby tego typu promocja dnia... Przyznam, że nie sprawdziłam, czy IKEA działa w krajach muzułmańskich. Co więcej, nie chcę dobrze powiedzieć, że na przykład w Arabii Saudyjskiej wydała katalog, w którym nie ma kobiet. Także to jest niestety problem z korporacjami globalnymi, ale to widać, w Arabii Saudyjskiej mogła się...
jego nastawieniu i okej. Po prostu przestrzegania konstytucji. Jak to tak, no, że jednak to jest dyskryminowane, już muszę... Nie, niech pan nie przesadza, niech pan... Ale jeszcze ostatnie zdanie, ten pan Tomek użył cytatów Sisła Świętego. Proszę sobie zajrzeć do Koranu i zobaczyć, jakie są cytaty w Koranie na temat osób. Nie, ale tego typu, ja myślę, tego, że naprawdę już w ogóle nie schodźmy na ten poziom, tak żeby się doskonale wiedzą, dobrze, że te cytaty to jest pewna symbolika, pewien kontekst, no to tak jakby naprawdę, no gdybyśmy te różne, najbardziej znane historie biblijne zupełnie dosłownie odczytywali, przecież Kościół katolicki w ogóle do tego nie zachęca, wprost przeciwnie, no naprawdę nie schodźmy na ten szalony pomysł. Ale ja też nie zabieram głosu w tej sprawie. Bardzo proszę, pan poseł Zbigniew Gryglas, porozumiem. Proszę państwa, jest tu kilka spraw. Po pierwsze, środowiska LGBT bardzo często żądają takiej tolerancji, natomiast tej tolerancji nie mają wobec innych. I to jest bardzo wyraźnie widoczne to na tym przypadku tego pracownika. I to po pierwsze. Druga rzecz, wszelkie firmy zagraniczne, które działają w Polsce, muszą, są zobowiązane do respektowania prawa polskiego i to nie jest tak, że one mogą sobie ofertę handlową kierować pod adresem tej czy innej grupy, tej czy innej wyznawców ideologii. Nie, no dobrze, ale to nie była oferta handlowa. Dlatego chcę zwrócić uwagę, że te relacje pracodawca-pracownik są bardzo mocno uregulowane i w kodeksie pracy, ale także w tym najwyższym akcie Konstytucji Rzeczypospolitej i to jest bardzo ważne. Ja mam nadzieję, że Rzecznik Praw Obywatelskich, który tak bardzo aktywnie walczył o prawa osoby oskarżanej o straszne morderstwo, że będzie tutaj także bardzo aktywny i w tej sprawie się wykaże. Na razie tą aktywność ogłosił, że będzie, no więc zadeklarował, więc tutaj do pana rzecznika nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Ja będę śledził tą sprawę, mam nadzieję, że pan Tomasz wróci do tego sklepu, a jak nie, to znajdzie sobie znacznie lepszą pracę w lepszej firmie, która będzie respektowała polskie prawo i będzie respektowała polskie wartości. Dobrze, ale jeszcze pana chciałam tak na koniec zapytać, bo przyznam szczerze, że ta historia jeszcze drukarza z Łodzi też już naprawdę bardzo relacjonowana i dyskutowana w przekazie publicznym. No i mnie jednak bardzo, przyznam szczerze, zaskoczyło to uzasadnienie Sądu Najwyższego. Nie znałam go wcześniej. O tym, że sąd ocenia, w jaki sposób człowiek, czy poprawnie, czy niepoprawnie, czy dostatecznie poprawnie interpretuje, czy rozumie katechizm Kościoła katolickiego. Dlaczego Sąd Najwyższy, to jakikolwiek sąd, ale Sąd Najwyższy w ogóle się takimi sprawami zajmuje? Co to, przepraszam, o to chodzi? Lukasz tak się bronił, że już ja myślę, że... Ale to musi Sąd Najwyższy, to chyba akurat takimi rzeczami nie może się zajmować. No, to na całą pewnością nie jest materia dla Sądu Najwyższego, natomiast sąd powinien w tym wypadku zbadać te granice wolności, które są wyznaczone. Powiedzmy przez... tak, będzie pewien taki Sąd Najwyższy, który akurat się będzie tym zajmował, no, ale jeśli chodzi o granice, nie jest z kapitanem Miłoskim na czele. W tym przypadku należy wyznaczyć granice wolności i tą granicą jest zawsze przekroczenie wolności innych osób, prawda? A i tu do takiej sytuacji doszło. Ja myślę, że drukarz miał prawo odmówić druku materiałów, z którymi po prostu się fundamentalnie nie zgadza i ma z tym wielki problem. One są obce kulturowo naszemu społeczeństwu, obce kulturowo. Nie, no to po prostu oceniam we własnym sumieniu. A ja jeszcze zapytam pani Anny Marii Żukowskiej z Sojuszu Lewicy Demokratycznej o to, kiedy będziemy wiedzieli, jak działacze Sojuszu, inaczej, jaki kierunek wskazali Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, jeżeli chodzi o wybory jesienne. Jutro o godzinie 10 na konferencji prasowej ogłosimy wynik naszego wewnętrznego referendum wszystkich członków. A pani już sobie wypadza? Jeszcze go nie znam. To komisja wyborcza powołana przez Radę Krajową posiada tę wiedzę i tę wiedzę powiemy o tym jutro, powiemy jaka jest decyzja i powiemy w związku z tą decyzją będziemy procedowali, to znaczy z kim będziemy, w jaki sposób będziemy rozmawiali i tak dalej, ale o tym jutro dopiero. O tym jutro. Bardzo dziękuję, to była pani Anna Maria Żukowska z Lewicy Demokratycznej, po drugiej stronie stołu pan Paweł Sałek, doradca prezydenta MP, obok dziękuję. Pan Zbigniew Gryglas, poseł Porozumienia i po drugiej stronie stołu pani
poseł Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15, obok pani poseł, pan poseł Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska, pan poseł Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość, Radio Zbogórska. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień o tej samej porze. Dziękuję. Powtórka programu. Autopromocja. Nierozwiązane do dziś sprawy najgłośniejszych zbrodni powojennej Polski, w tym ostatniego ćwierćwiecza. Tajemnicze samobójstwa, polityczne spiski i biznesowe afery. To tematy, o których rozmawiam ze swoimi gośćmi w programie Unis Sprawy. Każdy poniedziałek o godzinie 19.10. Zapraszam, Jerzy Janowicz. Fotografia jest częścią naszego życia. Codziennie robimy miliony zdjęć. Artyści zajmujący się fotografią, dokumentaliści, reporterzy tworzą mniej, ale to o ich pracach dyskutują znawcy, na ich wystawy do muzeum przychodzi tłumnie publiczność. O fotografach i ich pracach rozmawiamy w audycji Głębia Ostrości. Każdy wtorek o 22.05. Zapraszam Państwa, Mirali Radomska. Trwa. Kolejne tematy padają drzwiami i oknami. I właśnie o tym jest audycja Terlikowski na Falcie. W środę po 20. Tomasz Terlikowski. Autopromocja. Współpracował ze słynnym irlandzkim poetą Seamusem Heaneyem. To kolejne spotkanie z
Wielkiej Jarmiarskiej. Mówi mi kurator festiwalu Patryk Spotiswicz. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wracamy do kraju. Mimo zakazu zalewy zakrzówek w Krakowie nie brakuje amatorów kąpieli. Jedni twierdzą, że znaku zakazu nie widzą, a inni o nim wiedzą, ale go ignorują. Weźmy, zamoczyliśmy się, no i jest fajnie. Tylko to jest zakaz. Ja akurat próbowałem. Jeszcze na tak. Przecież to jest tylko każdy ma swój mózg podobny i każdy by chyba potrafił używać. Pani się zdecydowała wejść do wody. Słyszała pani o zakazie? No nie słyszałam, szczerze, bo nie widzę, czy są tutaj znaki, czy nie. Ja bardzo ostrożnie, ja tak. Jak się stoi na mój wiek i niedaleko i na chwilę. Będziecie się kąpać? Chcemy spróbować, jak się da. We wtorek w zalewie zakrzówek utonął 14-latek. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Lato z radiem ma już 48 lat. Nadawana w programie pierwszym po raz pierwszy pojawiła się na antenie 1 lipca 1971 roku. Audycja od początku była prowadzona na żywo, co w tamtym czasie było w Polsce nowością. Tymczasem za nami inauguracja drugiej edycji Lato z Radiem Festiwal 2019. Wielka muzyczna trasa koncertowa Polskiego Radia rozpoczęła się w piątek w Zakopanem, a kolejne koncerty odbędą się 19 i 20 lipca w Pucku. Na koniec jeszcze tragiczna informacja. 10 osób zginęło w katastrofie małego dwusilnikowego samolotu na lotnisku w mieście Addison w stanie Teksas. Maszyna zaraz po starcie uderzyła w hangar i zapaliła się. Na razie nie są znane przyczyny wypadku. Samolot miał lecieć z Addison do miasta St. Petersburg na Florydzie. Czas na pogodę. Upał i burze, tak będzie tej nocy. Ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami wydano dla południowej połowy kraju, a przed burzami dla mieszkańców na północy i północnym zachodzie. Jutro również gorąco, do 33 stopni na termometrach, a także burze z gradem w centrum i na południu kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 po drugiej. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Witam w programie Nieznani, Znani 24. A dziś moim i Państwa gościem jest posłanka Platformy Obywatelskiej, pani Gabriela Lenartowicz. Dzień dobry. Dzień dobry pani poseł. Od razu dodam, że pani Gabriela to polityk, samorządowiec, dziennikarka, prawnik, ślązaczka. Słowem kobieta, właśnie, słowem kobieta, która w polityce jest od lat, zna się na niej jak mało kto, niektórzy mówią, no i kocha pani tę politykę podobno, tak? Nie, ja nie jestem klasycznym politykiem, chyba że rozumiemy politykę szerzej, tak jak powinniśmy ją rozumieć, czyli wpływanie na rzeczywistość wokół nas, współpraca z innymi ludźmi, to tak, ale tak jak potocznie się rozumie politykę i politykowanie, to nie jestem specjalną fanką i w tej dużej polityce czystej, czysto politycznej, to jestem dopiero od tej kadencji sejmowej. Przedtem się zajmowałam, owszem, ale powoli. No ale jest już pani rozpoznawalna. Miło. No zaistniała pani publicznie. Tak, tak. Trudno to zweryfikować, ale regionalnie byłam na pewno osobą bardzo znaną przez to, że zajmowałam się sferą publiczną i ekologią, a to jest w tej chwili ważny temat obchodzący wszystkich. Ja zresztą robiłam to z dużą pasją. Aha. Pani Gabrielo, bo pani też bardzo często mocno podkreśla swoje śląskie korzenie, ale jednocześnie, co jest bardzo też ważne, mocno akcentuje swoją polskość. Dla pani to jest jedno? To jest jedno, oczywiście, bo ja nie fiksuję się na takiej śląskości, która jest przeciwko identyfikacji narodowej. To nie jest tak. Zresztą, tak jak mówię, no ja jestem ślązaczką taką od wielu, wielu pokoleń. Można być ślązaczką, morawianką nawet, bo tam, gdzie obecnie mieszkam, pod Raciborzem, to są tereny, można powiedzieć, północnych Moraw, które w Polsce się znajdują. Zresztą język jest nieco inny, ale pokrodzieli, czyli ze strony mamy, to jest taka bardzo śląska rodzina z Siemianowic Śląskich, czyli tam, gdzie urodził się Konfanty i mieszkał, z tymi tradycjami śpiewaczymi, rozmaitymi. Także to są takie wspaniałe, bardzo tradycje. A ty pani pokwarze? Ależ oczywiście i to mówię zarówno po moravsku, jak i tak my to nazywamy, i zarówno po śląsku. To niech pani powie tam trochę po moravsku i po śląsku. No, tak z a vista, bo to sposób jest naturalny. Ja się tak śmieję, że czasami rozmawiam z sąsiadką po moravsku na podwórku w sposób jakby naturalny, potem może mnie pyta, teraz mi powiedz, o czym żeście mówiły, a potem dzwonię.
śląskość i śląskość negują, bo jest na przykład ruch autonomii śląskiej. Wiem, że w czerwcu 2015 roku pani zrezygnowała z bycia członkiem zarządu regionu po rozszerzeniu koalicji o ruch właśnie autonomii śląska. To była taka decyzja ideowa swego rodzaju. Czy to był protest, a może to po prostu pani musiała oddać miejsce komuś z Rasia, jak to było? To znaczy nie była to demonstracja jakaś ideowa, zwyczajnie przeszłam do funkcji związanych z pełnieniem funkcji wojewody, co wspominam z dużą przyjemnością, bo poznałam sobie swoje doświadczenie i wykształcenie prawnicze na tym stanowisku. A do zarządu województwa zostałam desygnowana i skierowana z takim poleceniem, że jestem kobieta od zadań specjalnych. Już się nieźle zaczyna. Tak, takie miałam zadanie. Podniesienie dachu stadionu śląskiego po wcześniejszej katastrofie budowlanej. To było moje zadanie. Drugie, uruchomienie i oddanie do użytku Muzeum Śląskiego. Wielki projekt, zresztą historycznie i jeśli chodzi o wielkość finansową, także i trudny, bo Muzeum Śląskie zostało zbudowane w większości pod ziemią i tam były problemy takie techniczne, konstrukcyjne i z ogromnych pieniędzy europejskich, a było to jakby kontynuacja tradycji przedwojennych, gdzie zostało wybudowane Muzeum Śląskie i zaraz Niemcy, zaraz po wkroczeniu właśnie go rozebrali. I to było tak jakby jak Feniks po prostu miał powstać. Więc to i trzecia najważniejsza rzecz, na której się znałam wyjątkowo, ze względu na doświadczenie też wcześniejsze, miałam wynegocjować do końca regionalny program operacyjny Luxemu. I te wszystkie trzy rzeczy zrobiłam w pół roku i w zasadzie można było powiedzieć, że wykonałam zadanie. I zostałam skierowana, że tak powiem, z propozycją bycia wicewojewodą. Wiadomo, że to było okres przejściowy, kończyła się kadencja, każdy set, że tak powiem, wojewodów składa rezygnację wraz z rządem, niezależnie od kontynuacji. Ale z myślą o starcie do Sejmu, bo taki przypadek losny, że tak powiem. Pani Gabriela, czy Raś jest w pani ocenie groźny dla przyszłości Śląska, czy to jest już taka zgrana trochę karta? Mam wyrobione zdanie na ten temat. Bo takie istnieje takie śląskie powiedzenie, sobie tutaj zanotowałam. Rasiok na Hasiok, czyli w wolnym tłumaczeniu członek ruchu autonomii Śląska, niech idzie w krzaki. To znaczy na pewno się zdewaluowały pewne hasła i emocje z tym związane. Teraz próbuję się trochę to odtwarzyć między innymi dlatego, że ruch autonomii Śląska jakby zmienił swój nazwę swojego komitetu wyborczego i nie był rozpoznawalny w poprzednich wyborach samorządowych. Ja się o tyle nie identyfikuję z tym ruchem, że on się odwołuje emocjonalnie do tradycji przedwojennej autonomii śląskiej, która zastosowana i używana w dzisiejszych czasach jest anachroniczna. Ona się odwołuje do zupełnie innych realiów, gdzie jak tworzyło się państwo polskie, odtwarzało się wtedy, kiedy były zupełnie inne reżimy gospodarcze i prawne, było potrzebne pozostawienie pewnej odrębności w tym sercu przemysłowym na nowo odtwarzającego się kraju, gdzie te regulacje musiały pozostać nieco odmienne. Nie była, ta autonomia nie wiązała się z tym, że Śląsk miał specjalny status etniczny czy narodowy, tylko z odrębnym statusem gospodarczym, cywilizacyjnym. To bo chodziło o unormowanie stanu zastanego w taki sposób, żeby rzeczywiście była to lokomotywa rozwojowa odtworzonej czy odżywającego kraju. Rozumiem, że ta śląskość i też śląska rodzina panią ukształtowało, bo pani dom rodzinny mieścił w niewielkiej miejscowości Krzanowice. Pani Gabrielu, jaki to był dom? Jakie wartości były ważne w tym domu? Ja mieszkam w Krzanowicach znowu. Tak, także akurat nie w domu rodzinnym, ale po sąsiedzku. No wartości typowe śląskie. Takie, o czym ja mówiłam, że śląskie powiedzenie do porządku,
tato budowlaniec, zresztą bardzo takie tradycje duże, też śląski, bo budował siedzibę Telewizji Polskiej w Katowicach, na Bytkowie, Parku Śląskim, tworzonym planetarium, a z mamą się poznali, jak budował instalację ciągłego odlewania stali w Kucie Siemianowice, którą mój dziadek rozbudowywał po wojnie. Ze strony mamy pewnie. Tak, ojciec mamy, a pradziadek był głównym technologiem. Jeszcze wtedy się tam nazywała Laura. Oni musieli się spotkać. Także spotkali. Ale mama moja, i taka była też tradycja, taka była u dziadków też tradycja. Zarówno babcia była muzą dziadka, jak i moja mama była muzą taty. I tak było. Ten szacunek wiązał się z takim rodzajem czułości, właśnie takim byciu nieustannie pod urokiem żony. Taki rodzaj partnerstwa, on polegał na takim wyraźnych rolach. No tak, ale taki owadek, ale mnie się nie był niego też nie dominował. A pani studiowała w Katowicach na Wydziale Prawa, no to interesuje mnie skąd ten wybór, bo pani też jako prawnik później nigdy nie pracowała, ale w lokalnej gazecie zajmowała się pani tematami okołoprawniczymi, bo pani była, no uwaga, naczelną Nowin Raciborskich. No to jak pani wspomina, pani Gabrielo, ten czas i skąd wybór prawa? Wybór prawa, bo w Polsce... A pani miała w ogóle rodzeństwo, ma rodzeństwo? Tak, mam dwóch braci. Młodszy, ja byłam najstarsza i ta zawsze odpowiedzialna, która musi być mądrzejsza od braci, tym podobno mam traumę do dzisiejszego. Ten przerost poczucia odpowiedzialności wprasowany jakby dodatkowo z dzieciństwa. Wybór prawa, bo prawo to są bardzo dobre studia. To jest taki ogólnie jak piętro wyżej. Zawsze mówię, że to jest bardzo dobra ogólna wiedza, która pozwala nam funkcjonować w życiu. A nie, nigdy nie uprawiałam tego zawodu z tego względu, że to były czasy już i stanu wojennego. Ja ścimiałam, że miałam wykształcenie niedokończone, bez dyplomu. Z tego powodu, że w tym czasie były czasy opozycji, może być działaczem opozycyjnym jeszcze z czasów studenckich. A pani się też angażowała? Tak, no ja byłam młodą dziewczyną, ale jak to po śląsku, tam za swojego męża, prawda? Udzielałam się w tym zakresie, a jednocześnie dziecko się pojawiło wtedy. Wtedy jeszcze się rodziło, jak się miało 21 lat, jak ja. Trudno było to pogodzić, zwłaszcza, że no, mieliśmy problemy związane z represjami. Mąż i ja i dopiero dyplom dopiero zdobyłam dużo, dużo później, ale generalnie fajnie, bo to było nie z przymusu, ale zgłębiłam wiedzę prawniczą ponownie, bo już po transformacji z dużą przyjemnością i dla siebie, dla własnego. Tak, to się za siebie właściwie robi. Tak, tak. A pani Gabrielo, bo w 1997 roku pani była zaangażowana w pomoc ludziom w czasie i po powodzi tysiąclecia. To był trudny czas w ogóle dla regionu. Pamięta pani to? Ależ oczywiście. Poszkodowany. To znaczy, wie pani, scena pierwsza. Ewakuujemy się z zalanego urzędu miasta. A ja pracowałam wtedy w urzędzie miasta. To są, wydaje się, nieprawdopodobne rzeczy. Kilka dni wcześniej mówiliśmy, że to przecież niemożliwe, bo od czasu wybudowania kanału Wilkana odżeniło o powodzi w mieście. To było coś niesamowitego, zwłaszcza, że Raciborz było odcięte od świata jako pierwsze miasto zalane powodzią. Pamiętam, żeśmy z takimi komórkami, cegłami biegali na wieżę ciśnienie czynną, bo nawet nadajnik polski był zalany, więc musieliśmy szukać zasięgu czeskiego i telefon satelitarny, który jakaś pomoc amfibią przywiozła, bo jedyną łączem ze światem. Tą rozpaczą ludzi, którzy najpierw
Muszę powiedzieć, że stworzyłam taką komórkę w Urzędzie Miasta, złożoną z zupełnie młodych ludzi, bo to pomagało, a nie tak, taka przyzwyczajenie, jak się wciążały nawet, która zdobyła w tym czasie dla miasta największą ilość funduszy unijnych dla głowy mieszkańca. Pukaliśmy wszędzie, wszyscy mówili, że się boją otworzyć lodówkę w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, bo zobacz, to Lenartowicz. Bo Lenartowicz stoi z wyciągniętą ręką we mnie. No a po tych wydarzeniach, tych przykrych, dramatycznych dla wielu, pani była też doradcą w projekcie Banku Światowego na rzecz usuwania skutków i profilaktyki zagrożeń powodziowych. Tak. Potem się pani zajmowała kolejnymi projektami. Ktoś szuka, ten znajduje, prawda? To pierwsze pani doświadczenie samorządowe, wtedy trafiła pani do Sejmu Śląskiego i to był chyba początek tej politycznej kariery. Bardziej polityczny, bo tak naprawdę to był dalej samorząd. Tak, to pracowałam w samorządzie z wyjątkiem tej części, kiedy byłam naczelną właśnie na, gdzie starałam się robić to, co mnie zachwyciło w transformacji 80. Zachwyciło? Zachwyciło mnie podmiotowość ludzi, społeczeństwo obywatelskie, które można stworzyć, możemy o sobie stanowić i możemy promować rozwiązanie dobre i mądre. To pozostaje dziś moim największym pasją. Pani Gabrielu, bo pani w połowie lat 2000 trafiła do Platformy Obywatelskiej, wówczas partii konserwatywnej, partii broniącej chrześcijańskich korzeni. To panią pociągało, bo chcę jednocześnie zapytać, gdzie ta platforma, którą pani wówczas wybrała, jest dziś? Ja startowałam do sejmiku z listy PiS-u. Bo tak, wspólnej. Nasi przyjaciele z PiS-u, nasi przyjaciele z PiS-u. I to była ta wspólnota myślenia o dobrym państwie. Nas łączyła. Może bardziej nawet niż ten etos prawicowo-chrześcijański, bo on był oczywisty, prawda? Ale pani dom, ten rodzinny był religijny. Tak, dom religijny, z tym, że to jest taki rodzaj religijności, jaki jest na Śląsku, bez tej emfazy, on jest taki bardziej osobisty, bardziej osobisty. Może tak z takim, jak ktoś czuje, jak protestancki może, w tym wyrazie, bo tacy są Ślązacy, bardziej zwróceni do wewnątrz rodziny niż afirmujący na zewnątrz. I to na pewno, ja zresztą jestem katoliczką z przekonania i nie interesuję. A pani nie myśli, pani Gabrielo, że ta partia, do której pani wstępowała, ona daleko jednak odeszła od swoich tych pierwotnych korzeni. Jakby pani dzisiaj określiła te poglądy polityczne Platformy Obywatelskiej? Konserwatywne, liberalne, lewicowe? One są centrowe, tak naprawdę, tak jak są Polacy w większości. Ale mają różne stosunki. Włodzimierz Tymoszewicz, centrowy, Leszek Miller. Ja mówię, ale to nie są tylko. No ale twarze Platformy, tak? W dużym stopniu. No twarze europejskiej, ale to raczej była taki komunikat, że doceniamy to, co zrobili, wprowadzając Polskę do Unii Europejskiej. Ale wrócę do pani właśnie, do tych poglądów. Ja wystąpiłam do Platformy dopiero po tym, jak weszłam do sejmiku. No bo ja byłam przedtem, startowałam jako bezpartyjna z tej listy. A tak? Tak. Także to, jak już byłam w sejmiku, to były takie oczekiwania, że jednak gdzieś trzeba przynależeć. W związku z tym, że mnie ta obywatelskość zawsze pasjonowała i angażowała, wciągała, to był jakby naturalny wybór i ten wybór był najważniejszy dla mnie. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku pani otwierała tę listę Platformy Obywatelskiej w okręgu Góry.
dysponowałam w funduszu, pochodziły z opłat od polskich przedsiębiorców, od Polaków. Obywatele powinni wiedzieć, na co są przeznaczone ich pieniądze. Pani Gabriela, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Proszę Państwa, gościem programu była pani Gabriela Lenartowicz, Platforma Obywatelska. Dziękuję za spotkanie. Wyćmiejcie się dobrze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, witam w audycji Kapitał i Praca. Witam gości naszej audycji. Są nimi panowie Norbert Kusiak, OPZZ. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. I Przemysław Pruszyński, Konfederacja Lewiata. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A chciałam dzisiaj z panami porozmawiać o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ostatnio mamy zmianę w tym podatku zaproponowane, właściwie już w trakcie realizacji, ale też są zapowiedzi kolejnych. Pracodawcy i związki zawodowe mają swoje propozycje i swoje oceny. W zespole do spraw budżetu Rady Dialogu Społecznego odbyła się taka dyskusja, pierwsza bym powiedziała w ramach przeglądu systemu podatkowego poświęcona właśnie PIT-owi, ale również dyskusja na temat tak zwanego PIT-0 dla 26-latków, nazwijmy to w skrócie, i właśnie od tego tematu zacznijmy. Od sierpnia ma już być ten zerowy PIT dla osób, których przychód nie przekroczy w skali roku około 85,5 tysiąca złotych. No i założenie jest takie, że ma to zachęcić młode osoby do pozostawania w kraju, może do wracania z zagranicy, ma ułatwić im start w życiu zawodowym. No i zapytam, czy niższy podatek podoba się związkowcom, bo nie jest dyskusji wynika. To nawiązanie, pani redaktor, wydaje się interesujące i na pierwszy rzut oka dobrze się prezentuje. No właśnie. Ale w rzeczywistości ono stwarza pewną iluzję ochrony ludzi młodych na rynku pracy. Bo jak dobrze wiemy. Dlaczego iluzję? Iluzję dlatego, że dzisiejsze młode pokolenie spotyka się z wieloma problemami, które niekoniecznie związane są z wysokością stawki podatku PIT, a bardziej doskwierają im takie rzeczy jak umowy śmieciowe, samozatrudnienie fikcyjne, czy też proszę wziąć pod uwagę także bezpłatne staże. Projekt przewiduje co prawda, żeby młodzi ludzie nie płacili podatku, ale większość z nich już dzisiaj tego podatku nie płaci, ponieważ pracuje na bezpłatnych stażach. O tym rząd zapomniał. Ta kwestia powinna być także przedmiotem pogłębionej dyskusji i z ludźmi młodymi, ale ta dyskusja z tego, co my obserwujemy przez pryzmat wypowiedzi medialnych, nie toczy się, ale powinna być także przede wszystkim może kontynuowana w Radzie Dialogu Społecznego. I tutaj mamy żal do strony rządowej, że rząd przekazał nam projekt ustawy w czerwcu i nie dotrzymał terminów konsultacji, które wynikają z ustawy o związkach zawodowych i ustawy o organizacjach pracodawców. I bardzo szybko, bo we wtorek skierował projekt na Radę Ministrów, nie czekając tak, na uwagi partnerów społecznych, a dzisiaj ten projekt jest już w Sejmie i my mamy dużo wątpliwości. Ja Państwo mieli 30 dni albo 21 terminów nie był 21 tak? Nie był terminem właściwym dla tego trybu konsultowania projektów aktów prawnych i myślę, że ta kwestia także powinna podlegać wyjaśnieniom. My nie mamy żadnych wątpliwości dzisiaj, że młodzież jest tą grupą społeczną, która była szczególnie i jest szczególnie narażona na wysokie bezrobocie. Szczególnie widzimy to po kryzysie, kiedy bezrobocie wśród osób młodych było bardzo wysokie. Dzisiaj oczywiście mamy sytuację na rynku pracy inną. Niemniej jednak są także inne instrumenty, aby pomagać ludziom młodym. A być może trzeba spojrzeć na to znacznie szerzej i poszukać zmian, które będą bardziej kompleksowe i które rozwiążą generalnie problem systemu podatkowego w Polsce, bo ten system jest społecznie po prostu niesprawiedliwy. O tym jeszcze za chwilę, o tych zachodnich standardów. Jakie Państwo mają propozycje, to jeszcze za chwilę, na razie chciałam ten PIT dla 26-latków jeszcze przeanalizować, dlatego że przysłuchując się Państwa dyskusją też na ten temat, a także wypowiedzią, które Państwo przesyłają stanowiskom, to tam zarzuty są jeszcze mocniejsze, bo tam wręcz Państwo mówicie o niekonstytucyjności tych rozwiązań, mówicie o różnicowaniu obywateli ze względu na wiek. Potrafilibyście to uzasadnić i udowodnić, że tak jest? Tak. Przemysław Pruszyński. Potrafiliśmy to, mocne argumenty. Uzasadnić. Tak, ten projekt co do zasady nie powinien budzić wątpliwości, bo ono obniża klin podatkowy. Jest korzystny w ogóle też dla podatnika. Powinien być korzystny dla młodego człowieka, który ma zwolnienie, dwa dla pracodawcy, którego zatrudnia, bo jednak ma niższe koszty pracy. Tutaj też prowadziliśmy dyskusję, czy w
znaczy może ja ci o 10% obniżę wynagrodzenie, ty trochę zyskasz, ja trochę zyskam. Polak zawsze potrafi. Nie słyszałem o takich rozmowach, że może już rozmowy z pracownikiem, że się podzielą. No może być, czy w sytuacji, czy w miejscach, w których jest większe bezrobocie i tych pracowników jest więcej, no to faktycznie pracodawca będzie w stanie zaoferować niższe wynagrodzenie, zakładając, że no, czy kalkulując tą korzyść, którą otrzymuje ten młody człowiek ze względu na to zwolnienie. Ale tak, my w stanowisku podnosiliśmy też te argumenty odnośnie tej sprawiedliwości społecznej i tej wynikającej z artykułu 32 Konstytucji prawa do równego traktowania przez władzę publiczną. Tutaj przy tym projekcie dochodzi do sytuacji, że osoby uzyskujące dochody z tego samego tytułu, czyli z umowy o pracę, no, są w różnej sytuacji prawnej, obciążone innym podatkiem, w sensie jedni są w ogóle z tego podatku zwolnieni tylko dlatego, że są, czasami może dojść do sytuacji, że o miesiąc młodszy. Tutaj widzimy tą niesprawiedliwość i dyskryminację, która, no, w Konstytucji jest zapisane, że nie można dyskryminować jednego obywatela względem drugiego, bardziej tutaj ze względu... Ale czy nie przyzna mi pan racji, że to jest jakby dyskryminacja pozytywna, tak to nazwę, to znaczy, że to jest jakby dawanie pracownikowi pewnych, no i tutaj mam powiedzieć też pracodawcy, pewnych korzyści, czyli działanie in plus. To jest tak jak na przykład ze zmianami w ogóle, tak, w podatku dochodowym, kiedy tych zmian nie można dokonać w trakcie roku, chyba że są to zmiany korzystne dla podatnika. No i tak samo tutaj to jest ta sytuacja, bo to jest też zmiana w trakcie roku. No to czy nie jest to argument, który niejako usprawiedliwia to, co pan teraz powiedział? No tak, ale dyskryminacja pozytywna dla młodego, co mają powiedzieć ci trochę starsi, no oni już nie powiedzą, że to jest taka pozytywna dyskryminacja. Dwa, z punktu widzenia przedsiębiorcy tu pojawią się poważne problemy. On może dojść do sytuacji takiej, że jedni pracownicy będą zmotywowani do pracy, bo będzie sytuacja, w której przychodzi młody człowiek z najmniejszym doświadczeniem, najmniej wydajny, a otrzymuje wyższe wynagrodzenie. Jak wytłumaczyć człowiekowi, że osoba, czy osobie, która ma 27 lat i pracuje za najniższą krajową, za naprawdę niewielkie pieniądze, można powiedzieć, ledwo wiąże koniec z końcem, że praktycznie jego rówieśnik, osoba rok, dwa lata młodsza, zarabiająca 5, 6, a nawet chyba 7 tysięcy złotych miesięcznie, nie musi płacić podatku. No, jak to czysto po ludzku, stety czy niestety, to pewnie jeszcze gorzej odbierze, kto będzie 7 lat młodsza osoba. Tutaj będzie dochodziło do sporów, a pracodawcy będą musieli się nauczyć zarządzać nowym kryzysem, czyli zazdrości jednego pracownika. Niestety ludzka cecha. To teraz jeszcze chciałam od strony związków zawodowych, jak pan do tego podejdzie, bo no dobrze. Tutaj mamy problem i prawny, i problem, można powiedzieć, natury socjologicznej, to co powiedział mój przedmówca. Kwestie, które dotyczą zarzutu niekonstytucyjności, powinny być przez stronę rządową wyjaśnione, choćby w formie ekspertyz. Musimy mieć pewność, że ta ustawa nie narusza zasad sprawiedliwości społecznej i sprawiedliwości podatkowej. Ale mamy chyba uzasadnienie do ustawy. Mamy uzasadnienie, ale z ustawy tak naprawdę i z uzasadnienia nie wynika żaden aspekt, który dotyczyłby pozytywnej oceny tego projektu od strony konstytucyjnej. Kryterium wieku jest kryterium na pewno kontrowersyjnym. Jeżeli będziemy mieli dwóch pracowników na przykład na budowie, czy w kopalni, czy też w biurze, z których jeden będzie poniżej 26 roku życia i będzie wykonywał dokładnie tę samą pracę, co jego kolega, koleżanka przy sąsiednim biurku, ale ta osoba będzie starsza o 2 lata, to te osoby wykonując tę samą pracę otrzymają różne wynagrodzenie. Jest też pytanie inne. Co się stanie, jeżeli ten pracownik skończy 26 rok życia i wówczas jego pensja netto nie będzie już pensją netto, która odpowiadała w momencie wejścia w życie ustawy. A będzie chciał podwyżkę? Bardzo. To będzie także rodziło konflikty. Proszę zwrócić uwagę, że to będą tylko nie tylko antagonizmy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, ale także wewnątrz grup zawodowych, ponieważ pracownicy będą obserwowali, kto płaci niższy podatek PIT, a kto wyższy. I to będzie się przekładało nie tylko na efektywność pracy, ale także w wielu dziedzinach, w wielu zawodach, po prostu na bezpieczeństwo pracy. Ale czy to jest tak, że wy się obawiacie jako związkowcy, że na przykład pracodawca będzie chętnie zatrudniał takie młode osoby, bo on będzie miał niższe koszty pracy? Może być, proszę państwa, sytuacja nawet taka, że ta ustawa wprowadzi rzecz, która będzie dosyć dotkliwa dla pracowników starszych na rynku pracy, bo może to
trudno powiedzieć, jak wpłynie to na rynek pracy w zakresie zatrudniania osób w wieku 50+. Tego w projekcie ustawy nie odnajdujemy, nie mamy tego w uzasadnieniu, a jest to rzecz ważna dla partnerów społecznych, aby rzetelnie ocenić projekt ustawy, bo tak jak powiedzieliśmy tutaj wszyscy, jesteśmy za tym, żeby pomagać ludziom młodym, ale w sposób rozsądny i rozważny. To dlaczego nie zaproponujecie na przykład, żeby analogiczną ulgę wprowadzić?